Małgorzata Wodarczyk, dzień dobry. Czas na kolejną odsłonę wirtualnych dni otwartych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzisiaj zaglądamy na Wydział Humanistyczny, a dokładniej do Instytutu Neofilologii. Razem ze mną, dzień dobry, dwie panie doktor. Pani doktor Ewa tichoniuk wawrowicz Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry państwu. I pani doktor Małgorzata Karczewska. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Drogie panie, no to na początek może zacznijmy od kierunków, jakie oferujecie. Tak, Wydział Humanistyczny oferuje 11 kierunków na studiach pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym. Pozwolę sobie wymienić te kierunki w kolejności alfabetycznej, żeby nikogo tej nie faworyzować. E, więc są to następujące kierunki: Coaching i doradztwo filozoficzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia francuska z drugim językiem romańskim, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, filozofia, historia. Kulturoznawstwo oraz literatura popularna i kreację światów gier. W systemie studiów niestacjonarnych spośród tych kierunków oferujemy coaching i doradztwo filozoficzne, filologię angielską oraz filologię germańską. Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia, tutaj proponujemy dziennikarstwo i komunikację społeczną, filologię angielską, filologię germańską, filologię polską, filologię rosyjską, filozofię oraz historię. Warto również wspomnieć, że nasz Wydział oferuje studia w systemie tak zwanym 40+. Są to studia przeznaczone dla osób, które już pracują zawodowo i w związku z tym zajęcia odbywają się popołudniami i wieczorami. Ta nazwa, nie chciałobyśmy, żeby była myląca, ponieważ to 40 plus wcale nie oznacza, że trzeba mieć ukończone 40 lat, żeby te studia podjąć. Po prostu chcieliśmy odróżnić te studia od studiów realizowanych w systemie stacjonarnym, ale w ciągu e, też poranka. Tutaj są to studia nadal stacjonarne, czyli niepłatne, natomiast, tak jak powiedziałam, zajęcia odbywają się po południu i wieczorem. I w tej formule oferujemy filologię rosyjską, filozofię, historię, coaching i doradztwo filozoficzne oraz kulturoznawstwo. Czyli 30 też mogą pójść. Oczywiście na ten zapraszamy serdecznie. Mamy wielu studentów, którzy wcześniej ukończyli inny kierunek, potem przychodzą do nas studiować na, na nasz wydział, także również osoby pracujące mogą z naszej oferty skorzystać i bardzo serdecznie zapraszamy. Słuchając o tych wszystkich filologiach przychodzi tylko jedno do głowy. Polacy nie gęsi swój język mają, ale studenci zielonogórscy świetnie sobie radzą także z innymi językami. Tak oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy Tutaj w ofercie filologię angielską, filologię francuską z drugim językiem romańskim, filologię germańską, filologię rosyjską. Także do wyboru do koloru oferujemy różne filologie. Co warto zauważyć, na filologii rosyjskiej i na filologii francuskiej można rozpocząć studia nie znając w ogóle tego języka kierunkowego. Także nauka rozpoczyna się zupełnie od podstaw w grupie na poziomie A1. Także nawet w przypadku języka rosyjskiego uczymy po prostu alfabetu od, od początku. Także zachęcamy osoby, które nigdy wcześniej nawet nie miały kontaktu z tym językiem, żeby podjąć u nas studia. O jakich mówimy o specjalizacjach? Kim możemy być w przyszłości? Tak, tutaj nasz wydział również oferuje szeroką, szeroki wachlarz różnych specjalności. Oczywiście mamy specjalność nauczycielską na takich kierunkach jak filologia polska, filologia angielska, filologia germańska czy historia. Na filologiach obcych mamy też do wyboru translatorykę, czyli jest to specjalność dla przyszłych tłumaczy, ale również nasz wydział oferuje takie, może dosyć nowo, nowatorskie i wręcz zaskakujące specjalności. Na przykład na filologii rosyjskiej mamy język rosyjski w komunikacji zawodowej, na studiach pierwszego stopnia. Oraz biznes i turystykę na studiach drugiego stopnia. Na kulturoznawstwie przemysł kreatywny w internecie oraz gender studies i tożsamość płci. Na kierunku literatura popularna i kreacji światów gier mamy kierowanie, kreowanie gier w środowisku cyfrowym. Na filologii germańskiej oprócz oczywiście specjalności nauczycielskiej i translatorycznej mamy również kulturę i media. Także widać wyraźnie, że nasi studenci mają do wyboru różne specjalności. Oczywiście jest to związane z ich przyszłą karierą zawodową i tym, czym chcieliby się zająć po studiach. Bardzo ważne są też zapewne koła naukowe, które dają dodatkowe doświadczenie, dodatkową praktykę, można by tak powiedzieć. Istotnie, jeśli chodzi o działalność kół naukowych na wydziale humanistycznym, pozwalających dodatkowo rozwijać się naszym studentom. Mamy ich całkiem pokaźną grupę, prężnie działają, rozwijają się. Możemy wśród nich wymienić koła naukowe faktor, kultura i sztuka, gradian, języka i kultury włoskiej rusycystów, Germanika, studentów filozofii i coachingu, czy koło młodych Romanistów. Oczywiście ze względu na pandemię większość działań przyniosła się do sieci. Tym niemniej wszystkie koła naukowe dalej istnieją, działają i wspierają na przykład imprezy cykliczne, o których jeszcze będzie mowa, takie jak Dni Języków Obcych, czy zbliżająca się wielkimi krokami Frankofonia. No właśnie, no bo tak, studia z studiami, ale też. Co po tych studiach, czyli jaką drogę zawodową konkretnie mogą studenci obrać, kiedy już zdobędą odpowiednio oczywiście dyplomy na Waszych Wydziałach? Oczywiście przed osobą, która ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym, otwiera się naprawdę szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Mówimy tutaj i o sektorze nauki, edukacji, kultury, szkoleń ale mogą podjąć pracę także w wydawnictwach, redakcjach, firmach, korporacjach, jednostkach współpracujących również z partnerami zagranicznymi ze względu na obecność neofilologii. Albo w urzędach, chociażby w Urzędzie Miasta czy Marszałkowskim. Nasi absolwenci znajdują pracę w logistyce, spedycji, handlu międzynarodowym. Zostają zatrudnieni również jako konsultanci, asystenci czy rekruterzy w różnej wielkości przedsiębiorstwach lub jako redaktorzy, copywriterzy czy dziennikarze. Mogą znaleźć pracę także w szkołach, oczywiście ze względu na specjalność nauczycielską, uczelniach, szkołach językowych, czy biurach tłumaczeń, przy czym zajmować się również mogą zawodowo, na przykład przykładem literackim czy audiowizualnym. Mogą też w branżę turystyczną, jako przewodnicy, czy pracownicy agencji turystycznych, czy też znaleźć zatrudnienie w administracji i organizacjach pozarządowych. Potocznie mówi się, że Studenci płacą tylko za te studia niestacjonarne, zaoczne, no ale wiadomo, studia dzienne też w jakiś sposób kosztują. Stacje, akademik, samowyżywienie. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, o ile takie istnieje? A zapewne tak. Tak, oczywiście są to zasady, które obowiązują na całym uniwersytecie, nie tylko na naszym wydziale, ale myślę, że warto o tym wspomnieć i przypomnieć, żeby po prostu. Kandydaci i też już obecni studenci mieli pełną świadomość tego, o jakie wsparcie finansowe mogą wnioskować. Więc mamy stypendium socjalne, które przysługuje studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Mamy stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, więc tutaj też warto wspomnieć o tym, że Nasz wydział jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki są wyposażone w różne elementy architektoniczne, które umożliwiają przemieszczanie się takim osobom, chociażby takie jak windy czy, czy podjazdy dla wózków inwalidzkich. Również akademiki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby z problemami ze słuchem czy wzrokiem również mogą liczyć tutaj na wsparcie techniczne w tym zakresie, żeby móc w pełni uczestniczyć w zajęciach. Warto też wspomnieć o funkcji pełnomocnika rektora do spraw studentów czy osób z niepełnosprawnościami. Tutaj pan profesor Marcin Garbat tę funkcję pełni i zachęcałabym obecnych studentów, ale też kandydatów na studia, żeby skontaktowali się z panem profesorem, żeby po prostu zastanowić się i wybrać również ofertę. Oczywiście pod kątem własnych zainteresowań i planów życiowych, ale również uwzględniając być może specyfikę studiów, wybrać dla siebie po prostu. Najbardziej odpowiedni kierunek. Wracając do wsparcia finansowego, oprócz tego stypendium dla osób z niepełnosprawnościami czy stypendium socjalnego, dysponujemy również zapomogami, które przysługują studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i po prostu takiego wsparcia w danym momencie potrzebują. Również mamy stypendium rektora, które otrzymują studenci wyróżniający się w nauce i mający osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. A oprócz tego właśnie może też student ubiegać się o zakwaterowanie we wspomnianych przez Panią redaktor już domach studenckich. Także też to jest jedna z opcji, która umożliwia no, ponieść koszty związane ze studiami w naszym mieście. Wiemy już jakie kierunki, jakie specjalizacje. Nasuwa się jeszcze pytanie, czy Wasz Instytut, ogólnie cały Wydział Humanistyczny współpracuje z partnerami zewnętrznymi? Czy studenci mogą... Liczyć też na taką praktykę, na taką współpracę. Tak, tutaj ta współpraca obejmuje z jednej strony, tak jak pani redaktor właśnie powiedziała, możliwość odbycia praktyk studenckich, ponieważ należy wspomnieć, że na studiach pierwszego stopnia te praktyki są obowiązkowe. Wobec czego nasi studenci muszą znaleźć sobie miejsce, w którym te praktyki będą odbywać i nasza współpraca z różnymi podmiotami zewnętrznymi też odbycie tych praktyk umożliwia. Z drugiej strony, oczywiście, potem kwestia podjęcia pracy już po ukończeniu studiów. Ale z drugiej strony też chcemy zachęcać przyszłych kandydatów i przyszłych studentów do tego, żeby właśnie u nas podjęli studia. Jeśli chodzi o konkretne przykłady takiej współpracy. Przede wszystkim współpracujemy ze szkołami i również przedszkolami z Zielonej Góry, ale nie tylko, również z innych miast regionu, na przykład ze Świebodzina i również z województw ościennych, ponieważ współpracowaliśmy, współpracujemy ze szkołami na przykład z Wolsztyna czy Głogowa, także to już nie jest województwo lubuskie, ale to wcale nie przeszkadza nam we współpracy. Wychodzimy także, poza nasze granice. Tak, wy, wychodzimy poza granicę jak najbardziej i w ramach tej współpracy oczywiście zapraszamy nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach cyklicznych, które organizujemy. W ten sposób też promujemy ofertę naszych kierunków, a z drugiej strony też nasi pracownicy wygłaszają wykłady, prowadzą zajęcia, spotkania z uczniami w szkołach Oprócz tego bierzemy udział na przykład w pracach komisji konkursowych, także też zawsze jest nam miło, kiedy jesteśmy zaproszeni do grona właśnie jurorów, chociażby w konkursach piosenki obcojęzycznej, czy, czy poezji, czy, czy w konkursach recytatorskich. Także to jest jeden aspekt naszej współpracy. Mamy podpisaną umowę ze Środkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, więc również tutaj wymieniamy się doświadczeniami, informujemy się nawzajem o organizowanych wydarzeniach, konferencjach itd. Uczestniczymy w szkoleniach. Również mamy współpracę ze Środkiem Doradztwa Metodycznego w Głogowie, i tam nasi pracownicy prowadzili szkolenia dla nauczycieli z Głogowa, również braliśmy udział w konkursach organizowanych przez ODM. Też tutaj ta współpraca przebiega sprawnie. Mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach również będziemy współpracować. Współpracujemy z mediami. Sam fakt, że jesteśmy dzisiaj tutaj pozwala nam promować naszą ofertę. Także współpracujemy z radiem, z telewizją, żeby po prostu też informować nie tylko społeczność akademicką, ale po prostu wszystkich mieszkańców i miasta i regionu o tym, co się u nas dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. Mamy współpracę z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. Tutaj studenci z Instytutu Filologii Polskiej z tej współpracy korzystają. Współpracujemy z Wojewódzką i Miejską biblioteką Publiczną imienia Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze. Także też chociażby nasi studenci brali udział w przeprowadzeniu na przykład dyktanta języka angielskiego kilka lat temu. Czy właśnie znajdują tam też w bibliotece obcojęzycznej możliwość odbycia praktyk. Mamy współpracę ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra. Współpracujemy z ambasadą Francji, oczywiście filologia francuska, z ambasadą Francji i też dzięki temu mamy lektora języka francuskiego, właśnie z Francji pochodzącego. I również niebawem zostanie zawarta umowa z Ekoenergetyką USA. Tutaj chodzi o wsparcie merytoryczne specjalności, dziennikarstwo ekologiczne, bo taka specjalność powstaje. Mamy tutaj ogrom informacji, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy, ale studia bardzo często studenci wybierają się chociażby na wyjazdy zagraniczne, tak zwane wymiany. Erasmus. Jak to wygląda na Waszym wydziale i czy humaniści częściej decydują się na takie wyjazdy, czy ciężko stwierdzić? Nie robiliśmy badań statystycznych, więc powiedzmy, nie, 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 ciężko tutaj orzec. Natomiast na pewno ten program stypendialny Erasmus, finansowany przez Unię Europejską, cieszy się u nas dużym zainteresowaniem ze strony zarówno studentów, jak i pracowników. Działa bardzo prężnie. Jeśli chodzi o wydział humanistyczny, Współpraca się rozwija, pozyskujemy nowych partnerów. Aktualizowana lista partnerów widnieje na stronie internetowej Wydziału. Obecnie mamy podpisaną umowę z 58 uczelniami z 22 krajów. Jest to dużo? Tak, jest z czego wybierać. Oprócz. Erasmus+, Plus, y, są też organizowane inne wyjazdy y, studenckie międzynarodowe proponowane np. przez Instytut Filologii Germańskiej, tak jak trójstronne, trójstronne Kolokwium Studenckie, w tym roku ma się odbyć w Amsterdamie, lub Tygodniowe Seminarium Studenckie w kynek także to jest niedaleko Bonn. Ym, co więcej, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach jeszcze wyjeżdżać za granicę, chociaż oczywiście... Ym, Pozyskane doświadczenia za granicą, poznanie y, akademickiej rzeczywistości y, z innego kraju bardzo wzbogaca. W dodatku praktycznie możemy sprawdzić naszą znajomość języka i y, y, każdy z tych elementów jest ogromnym atutem y, na rynku pracy. Y, można też skorzystać z udogodnień programu MOST który zapewnia kontynuację studiów w wybranym ośrodku w Polsce. I to może być na przykład Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, Wrocławski, UAM w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dziękuję bardzo panią za rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyłyśmy naszym słuchaczom i widzom kampus B i Wydział Humanistyczny przede wszystkim, zwłaszcza Instytut Neofilologii. Moimi gośćmi była doktor Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I doktor Małgorzata Karczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Was zapraszamy na kolejną odsłonę wirtualnych dni otwartych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do zobaczenia.